Proszę Państwa, mam przyjemność teraz zapowiedzieć zespół ludowy Lutowianek z gminy Będków. Kierownikiem zespołu jest pani Janina Płys. Zespół założony jest w 92 roku, występował na wielu świętach ludowych, brał udział w przeglądach Woli Krzysztoporskiej w Przedbożu, a w 95 roku brał udział w przeglądzie w Opocznie, gdzie otrzymał wyróżnienie. Przed Państwem zaprezentuję program pod tytułem Z Mówiny u nas Będkowi. A po zespole z Lutowianki z Będkowa będę prosił o przygotowanie solistów z Kamienia, bo już później będzie inna kategoria, czyli soliści będą występować. A w tej chwili przed Państwem zespół Lutowianki z Będkowa. Bo tatuś z matusią na jarmark po Wrozinka pojechali.
Bo być z tatą, bo my galanty go, ale świnek na wesele nie mamy. I taty z mamusią pojechali, żeby takie trochę większe kupić, co by rychli na wesele urosły. Oj, Jaduś, ale ja cię muszę zasmucić, bo ten twój Janek, to ty tak łonił ładnie śpiwo. 2 tygodnie ty u nas zapowiedzi do tkanku kowalowa. Widzisz, jak cię wystawił na pośmiewisko, co mu z tobą zrobi? No osłuchał me. No osłuchał cię. Thank you.
wesele nino, ale płakać nie będę i nosę zaśpiwu. Łaj, wydać by się wydać, żadnego nie widać, ani z goru, ani z lasu, żaden nie ma czasu. Bardzo nie wiem, bo ja ci wczoraj, jak szłam na majowe, to się z matuszką widziałam i ona ci się o ciebie pytała, bo by chciała swojego pranusia z tobą młodymi. I co ty na to? A jaki ten pranusz? Gdzie umysko? Bo ja o takim nie wodzę. Krzesło to, aby jeden to on padnie z wionki, kiedy szła. Tak, no mów, ci ten stąd. Lo Boga, lo Boga. Jakżem była panną, jakżem była panną, panną panieniczką, panną panieniczką. Za kąskami żem chodziła, łoj boso, a wianeczką. W ostatnich wyborach to go na sołtysa nawet wybrali.
Może zasnąć, ciotko. Może i ten twój Franuś taki będzie. Może by pan był w domu. Jaguś, a ty to tak się bardzo nie mów. Nie mów, przecież młodziut no nie jest. Ludzie cię obgadują, a jak się rozumie? Przestanę. A widział mnie to? Jak my szli na łodku świętego Wojciecha, gdzie ci pokazywała, tam za takim wielkim ogrodem zestawem. Pamiętasz? Pamiętasz, Krzesno, pamiętasz. Thank you.
cię pewno spadło z tego pranusia. Na wieki wieku. Wejdźcie, wejdźcie, proszę. Usiądźcie i gadajcie, z tym przychodzicie. Jakuś, to wstydzi się sama. A sama, bo tatuś z matusią na jarmark pojechali, ale nie badaj wrócą. Boją się ze naszą matkę i chciałbym z rodzicami łojagusiną rękę prosić. Łomatko przenajświńco, było mnie? Przecie ją myślała, że wyście spadło z pranusia, a wyście pranuś. No ale jak już zeście pranuś, no to niech tak będzie. Pranuś! Za urodziny to ty chyba nie jesteś. No ale możeś majętny. Możesz coś trochę ty zimy spić, mordu, masz. Mam trochę. Duży ogród, jakie drzewa, ale do tego mam sodzowkę ogromną. A ty sodzowce rozmaitego gatunku rybu, widziałeś? Pranuś, a nie gryzą ci się te ryby, jak żeś tyle tych gatunków napuścił. Oj, Jaguś, nie gryzą ci się. Ale i do tego mam dwie morgi lasu. Dwie kobyły kasztanki, ale takie jabłkowita się dusza do nich śmieje. I wolumtyzmą, gdzie to chciała, to sobie nie znajmieździł. Jak ja se pojadę, widać mnie nie będzie, ale ten mój pranuś wyglądał medzie. Jak ja se pojadę, nie będzie mnie dwa dni. Oj, zobaczy z pranusiu, czy ci będzie ładniej. Pranuś! A zatańcować i zaśpiwać, to ty umiesz? No chyba potrafię. To zaśpiwa. A ja wiosła wietrówne, łopca się kim z nogi. A ty lecą wiecie, bo to wie, krok jest podłogi. Oj, da, 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 da. Oj, ty moja Jaguś, sorwę łopca ty, bo i ja cię wydę, pan, za kochą trzecie ludzko zabrać. Oj, da, 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 da. A ty ciotko weźcie nogą w głowę do wroty, tylko tak dalej, że a ty ja to i zagraj, ale siorczyście. Za jaki do kama, a ja idę za taki
go, proszę pana. Nie, proszę pani. No ale teraz, kochane ludzie, przystępujemy do nocy najważniejszych części. Chcemy was zaprosić, przyściuchnych, co tu jest deszcza, na nasze wesele. Wesele będzie pustne. Będzie smażone, pieczone, gotowane i łokowitą przepijane, bo franośmy tu serce, że jest pecym od produkcji Wimberku. Miodem go dobiro i mu wychodzi łokowita. Jak termin ustalimy, to jeszcze raz ze specjalnym zaproszeniem do was przyjedziemy. Także szanowni panowie, prezenty szykujta, a jaśnie panie piecki se kupujta. Tylko jeszcze chciałam tutaj taką małą prośbę wstawić co do tych prezentów. Moja koleżanka Jantosia, jak kiedyś za mąż wychodziła, to na prezent ślubny 27 kukułek dostała. Tych zegarów, rozumita mnie. No dobrze, że teściowo jej tam trochę z ludzkimi handlowała, to do Tomaszowa wywiezła i sprzedała. Ja bym tak prosiła, żebyście jak wy przyjedziecie na nasze wesele, to żebyście czasem tych łopocyńskich płytek nie przywieźli. Bo my już mamy wyłożone i oni ją. Wszystko mówię. No to kochane ludzie, dostaj ta z Bogiem, żegnamy was i bądź ta zdrowe, nie chorujta i na to nasze wesele się sekujta. Thank you.